Dziś wybierzemy się do małej górskiej miejscowości w Polsce, gdzie jest zlokalizowane na całkowitym odludziu pewne opuszczone miejsce, które przez lata pod ziemią skrywało przerażające tajemnice. To właśnie w tym miejscu w 2023 roku odkopywano ponoć przerażające znaleziska jedno po drugim. Lecz co odkopała tam policja i co przeraziło mieszkańców na tyle, by omijać to opuszczone miejsce szerokim łukiem, dowiemy się podczas eksploracji. Witam moi kochani, z tej strony Wietrzyk. I tak, jadąc w góry, postanowiłem zatrzymać się w pewnym niezwykłym miejscu, w którym doszło do, można powiedzieć, no według jednych makabrycznej zbrodni, według drugich nie tak makabrycznej zbrodni. Zobaczcie, w takim pięknym miejscu jestem, z pięknymi widoczkami. Idę w tamtym kierunku, ponieważ w tamtym kierunku jest pewna opuszczona owczarnia bodajże, w której podobnież był cmentarz mafii. Ale ile w tym prawdy, przekonamy się, zobaczymy, odwiedzimy to miejsce. No i tyle. Ja muszę iść w dół tej dolinki i mam nadzieję, że uda mi się tutaj przejść niepostrzeżenie, ponieważ miejscówka może być przypałowa. Co tutaj ogólnie się stało, zaraz się dowiecie, ale będziemy stopniować napięcie, ponieważ udajemy się do tych budynków białych. Gdy zbliżałem się do linii drzew, które graniczyło z tym opuszczonym miejscem, coraz bardziej obawiałem się, co mogę już na miejscu tam zastać. I ta obawa nasiliła się bardziej, gdy już przekroczyłem samą linię drzew, której wyłoniło się owiane złą sławą opuszczone miejsce, gdzie przez okolicznych mieszkańców jest nazywane Starą Owczarnią. Nie wiem, czy to widać, ale tu jest ścieżka, najprawdopodobniej wydeptana przez tubylców. A tak jak widać, ta ścieżka prowadzi do obiektu, który mnie interesuje. Aha, mogłem sobie przejść. Już mnie coś ukąsiło. Mogłem sobie przejść tą drogą, ale by nie narobić sobie przypału, przejdę, mówię, polami. Tak ten obiekt się prezentuje. Jest to ogólnie stara owczarnia, ale pewnie zapytacie, co ja tu w ogóle robię. Mówiąc szczerze, kilka miesięcy temu roiło się tutaj od straży, od policji i od innych instytucji, ponieważ wydarzyło się tu coś naprawdę, znaczy znaleźli tu coś naprawdę makabrycznego. Znaleźli tu ciało mężczyzny zakopane w beczce, tak, w beczce. I gdy znaleźli to ciało w tej beczce, nie wiem, komu strzeliło do głowy, czy to prasa wymyśliła, czy kto inny. Ktoś powiedział, że jak znaleźli to ciało, to znaleźli kolejne ciała. O, będziemy wchodzić. Tu jest wszystko pootwierane, wszystko poroztwierane. To dobrze, bo sobie zwiedzimy. O, trójkąt ostrzegawczy. Prysznic i kibelka wam nie będę pokazywał, ponieważ nie będę wam psuł jedzenia, jak na przykład jedziecie sobie i klimacicie przy komputerze, laptopie, czy tam, co tam macie. Tu kolejna komórka, nic tu nie ma. No ale dobrze, tak, dokończając historię, ktoś powiedział z prasy, czy ktoś inny, że odkopano tu multum ciał i że niby to wszystko było katownią mafii, czy jak to oni to tam nazwali, nie? Muszę uważać na te pokrzywy. No i poszła taka fama, że to jakieś cmentarzysko mafii, że nie wiadomo, co tutaj się dzieje. A oficjalnie znaleźli jedno ciało, nieoficjalnie multum.
da się to otworzyć. Oczywiście wejdziemy sobie, zobaczymy. Ja się tu przycisnę. Oczywiście wszystko pootwierane. Wow, to jest naprawdę super. Zaraz sobie tutaj pomyszkujemy, patrzymy. No i tak dokończając, ta kafa mam poszła. No i zleciało się tutaj pełno służb. Przeszukiwali tutaj tą okolicę w poszukiwaniu tych ciał. No i czy im się coś udało znaleźć, czy nie, to nie wiadomo. Oficjalnie jest, że jedno ciało. Mężczyzny około 40 lat. Tu jest jakby taka recepcja, widzicie? Jakby recepcja to tak wygląda trochę, czy jakieś biuro. Tutaj przyjmowali towar. Nie mam pojęcia, nie powiem wam. O, tutaj jest prysznic. Naprawdę multum rzeczy porozrzucane na podłodze. I tak, kalendarz na ścianie świadczy, że w 2016 roku coś tutaj się działo, nie? Po tamtej stronie byłem, tutaj też 2016 rok, kalendarz. Mówiąc szczerze, na dworze jest mega gorąco, a tutaj jest naprawdę chłodno i fajnie. Choć nad nami już jest dach i powinno grzać, jak nie wiem. Więc to miejsce jest dobrze odizolowane. Ale zapewne zapytacie, gdzie w ogóle to ciało znaleźli. Tak jak widzicie, nic tu już nie ma. I kontynuując, ciało znaleźli gdzieś w linii drzew. Chyba tak, w linii drzew, na polu gdzieś mniej więcej. Zakopane w beczce. No powiecie, że jest to na pewno nietypowe znaleźć coś takiego. To co widziałem reportaże o tym miejscu, to mieszkańcy wypowiadali się, że oni nic nie wiedzą, nic nie słyszeli, ponieważ to miejsce jest na całkowitym odludziu. I idąc tutaj, jak widzieliście, można to potwierdzić. I dopiero tu faktycznie zaczyna się robić gorąco. Pełno porozrzucanych gazet. Taki balkonik mini. 2012 rok. Nikko kontroler. O, tu można jeszcze zobaczyć, że w tym miejscu odbywała się, czekajcie, jakaś wystawa koni. Jacyś ludzie tutaj przyjeżdżali może. O, lipiec 2011. Odpocząć sobie. O, tu taka mini umywaleczka, może był kibelek. Ciekawie to wygląda. Tylko bardzo mało miejsca. Materac. I pełno porozrzucanych dokumentów. Widać, że już ludzie za to miejsce się wzięli. Nie rozumiem czemu. Zobaczcie, jak tu stromo jest. Dobra, ja się nie chcę wywalić. Zobaczcie, muszę się wywalić tutaj, bo jest naprawdę mega stromo. Czemu ludzie doprowadzają do takiego bałaganu? Jejku, ale już jestem spocony. Dobra, ale może teraz zobaczymy sobie, gdzie znaleźli to ciało. Ale też wam nie chcę obiecywać, że znajdziemy to miejsce, ponieważ tak jak widać, już wszystko mega zarosło. Tutaj zawsze mam wrażenie, że jakieś kroki słyszę albo coś. Widać, że dróżki są już wszędzie wydeptane, więc na pewno ludzie tu przebywają lub zwiedzają, lub pewnie okradają na pewno z tych coś rzeczy. Gdzie znaleźli to ciało, naprawdę ciężko pewnie będzie mi znaleźć. Dobra, przechodzimy sobie na tył, zobaczymy. Dobra, tyły są też otwarte.
Wszystko jest porozwierane, w ogóle nie ma nic, ani żadnych płotów czy czegokolwiek. Jedyne, czego udało mi się dowiedzieć o tym miejscu, moja szczurka wychodziła, że podobnież był tu tartak. Ale czy ten tartak tu był, czy go nie było, to wam nie powiem. Z tego co widziałem, to ciało gdzieś znaleźli tutaj, lub ciała, choć bardziej mi się wydaje, że media to rozdmuchały i żeby było bardziej klikalne, to uznały to za cmentarzysko mafii. Zobaczcie, tu jest jakaś maszyna pozostała, może po tym tartaku. Nie wiem, czy do tej głównej owczarni się tutaj wejdzie, czy nie. Będziemy iść za tą ścieżką. O, jeżynki jeszcze. Ptactwo. Dobra, jest wejście do tej głównej owczarni. Powiedzmy sobie to, tego. Powiedzmy sobie owczarni lub może tartak. Nie wiem. Uważajcie jak chcecie. Zobaczymy co tutaj się znajduje. Tam jeszcze jest jakaś komórka. Zobaczymy. Wow. Nie no, mega tu tych wszystkich rzeczy zostało. Widać, że było tutaj składowisko słomy. Jakieś zwierzaki. Też tak to wygląda trochę, jakby tu mogły być jakieś zwierzaki hodowane. Tutaj. Dobra, po tej części jest słoma. Zobaczymy dalej, co tu jest. Zobaczcie, jaka ładna stara skrzynia. Nie no, nie stara, to jest plastik niestety. Ale ogólnie miejsce naprawdę dobre. Oddalone od jakiegokolwiek domostwa. Mogło tu być robione coś nielegalnego, nie? Jak uważacie? Bo ja uważam, że mogło. O, nawet chyba tam auto zostało. Tu już jakąś taką kostką wyłożone to wszystko. Wydaje mi się, zobaczcie. Oni to wszystko tutaj... Policja, nie? Usuwała tą kostkę brukową, by zobaczyć, czy nie ma tu czegoś pod spodem. Naprawdę bardzo, bardzo tu czegoś szukali, no bo zobaczcie, jak to miejsce jest w ogóle przegrzebane. Masakra. Rozbijane też od... Auto Atlas. Dobra, powiedzmy sobie szczerze, że no nie chciałbym tutaj siadać, ale jeszcze nawet nie jest tak bardzo rozkradzione to całe auto. Zostało lusterka. Zobaczymy, jak ten stanie silnik. Silnik jeszcze został, ale widać, że już pomału ktoś sobie to wszystko zabiera. Ale mówiąc szczerze, każdy głos tutaj, każde jakieś dźwięki kroków naprawdę mnie stresują. Mówiąc, słyszeliście? Nie lubię czegoś takiego. Nie chciałbym się tu na nikogo natknąć. Ale widać, że było grzebane. O, zobaczcie, jakie porozkopywane tutaj. O, tu. Było szukane, było patrzone, czy nic nie ma pod spodem, ale chyba nic więcej, coś mi się wydaje, tutaj nie znaleźli. Tak to wygląda miejsce. Wszystko jest powoli niestety rozkradane. Szkoda, że tak to... O, tu jeszcze taki monitor miałem kiedyś. Sony. Ja miałem LG-ka. I kupa papierów. O, kilka. Widać, że dzieci tu przebywały.
pewnie, że ma nawet trochę powietrza ta piłka. Gol! Dobra, nie chcę tu być zbyt głośno, ponieważ nie wiem, kto jest tutaj razem ze mną. No niezbyt głośno. Oczywiście muszę być głośno. Moje nogi muszą być głośno. O, nie wiem czy... Jejku, myślałem, że ktoś tam stoi. Tutaj się wystraszyłem. Coś tam chyba straszy, bo cały czas słyszę jakieś walenie z góry. Albo jest ze mną jakiś zwierzę, albo nie wiem. Dobra, idziemy sobie jeszcze tutaj, zobaczymy. I tutaj gdzieś mniej więcej chyba, może ta to była linia drzew podobna, znaleźli to ciało. I potem trzepali wszystkie pola, wszystko co się dało, poszukiwani kolejnych ciał. Ale nikt nie chce powiedzieć, czy coś im się udało znaleźć, czy też nie. Zobaczcie, tu jest całkowite pustkowie, tu wokół to są tylko góry i lasy. Jeszcze zerkniemy, co tutaj jest. A tu jakaś, o, kury? Czy gołębie? Obstawiam gołębie, bo nie ma tyle kup. Końcówka lata, a jest tak gorąco we wrześniu, że naprawdę wow. No i tak, tak jak widać. Dziwi mnie trochę, bo tutaj nie ma żadnych już taśm policyjnych ani nic. Po prostu tak jakby przetrzepali to miejsce. Na pewno pewnie uznali, że nic nie ma. No i co? Co tutaj dużo mówić, no. No i teraz, mówiąc szczerze, pewnie już na zawsze to miejsce zostanie opuszczone po takiej tragedii, tak uważam. Taki szybki urbex przejazdem nad góry. W góry chyba się mówi. Nie nad góry, tylko w góry. Dobrze, moi kochani, taki, tak jak mówiłem już, urbex na szybko. Ja wam dziękuję, że... Ja wam dziękuję za obejrzenie. Pełne lato tej jesieni, można powiedzieć już praktycznie, bo już czuć taką jesień. Tutaj. Znaczy już zbliżającą się. No i to było na tyle. Łapka w górę, komentarz dla zasięgów, jeśli się podobało. No i jeśli się bardzo, bardzo, bardzo podobało, no to możecie mnie wesprzeć tym przyciskiem tu na dole. Dziękuję. No i do usłyszenia na kolejnej wyprawie. Cześć!